Na program zaprasza Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pulmo Bonisan na kaszel i przeziębienie. Czasami zadajemy sobie pytanie, czy zioła nadają się do leczenia ciężkich chorób układu oddechowego, takich jak zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, czy też przewlekła obturacyjna choroba płuc. Oczywiście nadają się, tylko wtedy powinny być używane pomocniczo, wspomagać właściwe leczenie lekami syntetycznymi, ale są one nie mniej ważne również w tych chorobach. Stosując zioła w chorobach układu oddechowego, w tych ciężkich chorobach, wykorzystujemy wiele ich własności. Jedną z takich własności jest działanie wykrztuśne. Jeżeli chcemy ten efekt osiągnąć, należy stosować ziele tymianku, korzeń lukrecji, korzeń prawoślazu. Lukrecja również działa świetnie przeciwzapalnie, jest jednym z najsilniejszych przeciwzapalnych środków. Przeciwzapalnie również działa kwiat bądź owoc bzu czarnego, czy też olejek z kopru. Surowce zielarskie możemy stosować także działając przeciwbakteryjnie. Tutaj ten tymianek, o którym wspomniałem, jest znakomitym środkiem, ale tutaj wchodzą również surowce pszczele, takie jak propolis i pyłek pszczeli. Propolis jest jednym z najsilniejszych naturalnych antybiotyków i należy go wykorzystywać w leczeniu, w wspomaganiu leczenia ciężkich chorób układu oddechowego. Jeżeli mówimy już o surowcach pszczelich, to warto wspomnieć o pyłku pszczelim. Pyłek pszczeli jest to surowiec, który działa immunostymulująco. Utrzymywanie właściwej odporności organizmu w przypadku chorób układu oddechowego jest niezwykle ważne, dlatego że zapobiegamy nawrotom tych chorób. A to jest bardzo częsta sprawa. Leczenie antybiotykiem ciężkich chorób, owszem, jest w stanie je wyleczyć, ale też jest w stanie spowodować, iż po 2-3 tygodniach pojawi się nawrót takiej choroby. Zatem stymulacja odporności z zastosowaniem surowców pszczelich, ale także korzenia bądź ziela jeżówki jest znakomitym sposobem na to, aby nie zachorować ponownie. W chorobach obturacyjnych oskrzeli, takich jak POHP, bądź też astma oskrzelowa, szczególnie dobre jest ziele tymianku, dlatego że działa ono rozszerzająco na oskrzela, na drogi oddechowe. Zatem jest wykorzystywana ta właściwość. Jest także wykorzystywana właściwość babki lancetowatej, która i po prostu islandzkiego, które przyspiesza gojenie błony śluzowej w obrębie dróg oddechowych. Wszystkie te własności wykorzystywane są do tego leczenia i pamiętajcie Państwo o tym, że zioła należy łączyć w mieszanki. Połączenia działają zawsze lepiej. Zioła wchodzą we współdziałanie, czyli tak zwaną synergię działania. I stosowanie mieszanek ziołowych razem z lekami syntetycznymi jest zawsze korzystniejsze niż tylko leków syntetycznych. Zioła znakomicie nadają się jako terapia uzupełniająca w ciężkich chorobach układu oddechowego, dlatego że zapobiegają nawrotom tych chorób. Pamiętajcie Państwo, że te choroby przebiegają w fazie ostrej i fazie przewlekłej. I w tej przewlekłej fazie zioła dominują. W fazie ostrej dominują leki. Tak więc również w ciężkich chorobach układu oddechowego zioła mają swoje zastosowanie. Sponsorem programu był Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pulmo Bonisan na kaszel i przeziębienie.